Dzień dobry, Katarzyna Sobczyk z Mama w mieście Jelenia Góra. Dzisiaj mamy zaszczyt zorganizować, właściwie być na festiwalu Mamy To. Jest to festiwal dla rodzin. W 5 salach są przewidziane różne atrakcje. W jednej sali mamy animacje dla dzieci, prowadzone przez 4 fantastyczne firmy jeleniogórskie. W 2 salach są wykłady. Jest to 12 inspirujących wykładów przeprowadzone przez naszych jeleniogórskich twórców, pisarzy, specjalistów, a w kolejnej sali ratownik medyczny pokazuje, jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc. Głównym celem jest, żebyśmy się spotkali, poznali, wymienili doświadczeniami i żeby Jelenia Góra też usłyszała o tych cudownych twórcach jeleniogórskich. A dodatkowym celem jest zbiórka funduszy na pomoc stowarzyszeniu przy oddziale pediatrii w Jeleniej Górze. Naszym celem dodatkowo jest zbiórka funduszy dla oddziału pediatrii w Jeleniej Górze. Marzy nam się, aby uzbierać pieniądze na zakup na przykład przepięknych pościeli i wspieramy całym sercem oraz całą swoją energię poświęcamy, aby pomóc i wspieramy panią Anię Sinicę, która jest pielęgniarką na tym oddziale i pokazuje niesamowicie wielkie serce. Ona również poświęca swój cały czas, żeby ten oddział funkcjonował jak najlepiej i tym dzieciom było cudownie. No i tak nas zainspirowała, że oto tutaj wszyscy jesteśmy. To jest pierwszy raz? Będą kolejne edycje? Mamy nadzieję, że tak. I wręcz już się szykujemy na następną, gdyż mamy bardzo dużo zgłoszeń na wykłady. Już kolejni wystawcy również zgłaszają swoją chęć w uczestnictwie. Także tutaj dzisiaj jesteśmy pilotażowo, natomiast no nie ukrywam, że już na kolejną edycję mamy już listy po części zamknięte. Są przede wszystkim z nami również dzieci, mali pacjenci, którzy przebywają w tej chwili w naszym oddziale. To wszystko, proszę Państwa, jest dla nich i właśnie mamy to, tak? I za to jeszcze raz z całego serca Państwu dziękuję, z całego serca, w imieniu tych malutkich, bezbronnych dzieci, które nie odpowiadają za tą sytuację w służbie zdrowia, która ma miejsce. A my musimy wszystko zrobić, żeby nasz szpital był piękny. Zaczniemy od oddziału pediatrycznego, a może później pomożemy też pacjentom na pozostałych oddziałach. Ktoś się zgłosił? O, tak, ja tych potrzeb znam wiele, proszę Państwa, i nawet jeżeli mieliśmy nadmiar, nawet pościeli, przekazałam również na oddziały, gdzie są pacjenci starsi. Pani Ala również stara się, jak i tutaj panie, które są z nami, starają się pozyskiwać właśnie od Państwa tak różne rzeczy potrzebne, bo tych rzeczy jest naprawdę wiele. To nie oddział pediatryczny w pierwszej kolejności oczywiście, bo to dla nas jest, musi być dla nas i musi być dla naszych dzieci. Natomiast są potrzeby również na SOR-ze, są potrzeby na oddziałach, gdzie leżą pacjenci starsi. Mamy problemy również z osobami bezdomnymi, tak, których po prostu musimy rozebrać z tego, co mają na sobie i ubrać ich tak, żeby godnie, jak człowiek, wyszli ze szpitala. Taka jest nasza rola. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do udziału w tym wspaniałym naszym festiwalu. Pierwszym festiwalu rodzin w naszym mieście Jelenia Góra. Z całego serca dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy bardzo Pani Ani za rozmowę. Kochani, no jak słyszycie, Pani Ania serce ma przeogromne. No, wspomniała o całym szpitalu, o tak naprawdę o całej naszej Jeleniej Górze, o wszystkich potrzebach, jakie tak naprawdę tutaj są. Ja tylko wspomnę, że ja też podziękuję Wam, no bo będziemy tak naprawdę dziękować sobie wszyscy teraz nawzajem przez cały czas imprezy. Ja przede wszystkim dziękuję Katarzynie Sobczyk, Katarzynie Krawczyk-Dęczuk, Malwinie za to, że tak naprawdę od rana do nocy dziewczyny, one po prostu tak doginały, że sobie nawet, kochani, nie możecie tego wyobrazić. Mamy też panią Joannę Pieczarkę, która tutaj też czynnie z nami uczestniczy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Jeleniogórskiemu Towarzystwu Fotograficznemu, że jest tutaj z nami, że nas wspiera. Bardzo dziękujemy Portalikowi, że przyszedł do nas. Szkoła Yamaha. Nie sposób mi wszystkich wymienić. No, wiele przyjaciół, którzy przychodzą tutaj dla nas i są. Kochani, ja was zapraszam tutaj do nas na przepyszne ciasta.
przyjdźcie tutaj do nas. Bardzo dużo osób je fundowało na rzecz szpitala. Nazywam się Marcjanna Ruszkowska, prowadzę lokalnego bloga o nazwie Matka Nie Mężatka i chcieliśmy Państwa tutaj wszystkich zaprosić serdecznie. No właśnie, co robimy tutaj? Co dzisiaj te matki, bo nie tylko matki, bo widziałem ojców chyba też i dzieci będą robiły. Proszę Pana, spotykamy się tutaj w ważnym celu. Zbieramy pieniądze na oddział pediatrii w Jeleniej Górze. Jak wiemy, szpital mamy jeden, więc zapraszamy wszystkich, którzy w Karkonoszach są, którzy chcą się pokazać, a przede wszystkim zobaczyć rewelacyjnych wystawców. Przede wszystkim mamy mega możliwości do wylosowania. Są nagrody bardzo wartościowe, są różne pule, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego są 4 sale wykładowe. Właśnie w tej chwili odbywa się warsztat dla dzieci Mobile Football. Jest fotobudka, są różnego rodzaju zabawy, gry i co godzinkę tak naprawdę różne firmy wchodzą i zajmują się takimi atrakcjami i zajmują się waszymi dziećmi. Wy możecie spokojnie usiąść i posłuchać wykładów na temat uzależnień od komórki bądź wiele, wiele innych. Tak naprawdę zbieramy się tutaj też, żeby pokazać naszych regionalnych wystawców, którzy coś tworzą, robią, malują. To jest niesamowite, ile osób się tutaj pojawiło z nami i jest w tym momencie z nami. Także serdecznie zapraszamy.